usta i gdy z całych sił chcę wykrzyczeć mój ból. Mów, ja będę słuchać. Mów do mnie, Panie mój, do mnie mów. Mów do mnie. Chcę słuchać Twoich słów, Panie mój. Chcę słuchać. Ty do mnie mów, 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 ja pragnę słuchać Twoich słów, czuć powiew Twego ducha. Mów, 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 ja pragnę słuchać Twoich słów, czuć powiew Twego ducha. Czasem tak po prostu nie daje rady, czasem kusi mnie grzech, nie chcę słyszeć już nic. Wiele słów wypowiadamy, Boże, do Ciebie. Tak często my mówimy do Ciebie. Wydaje się, że możemy Cię tym wszystkim zagadać. To, co mówimy często, jest dla nas ważne, ale dalej zostajemy z tym sami. Boże, mówić do Ciebie to dużo. Móc mówić do Ciebie. Ale co to znaczy usłyszeć Twój głos? Niektórzy nie dowierzają, że Ty, Panie, mówisz do nas, tu, teraz, że jesteś odpowiedzią na nasze dylematy, że podpowiadasz konkretne rozwiązania, co robić, jak robić, kiedy, z kim, dlaczego. Może nam się wydawać, że Panie, przestajesz do nas mówić, zostawiasz nas samych, abyśmy się domyślali, ciągle czegoś szukali, a tu po prostu wystarczy zacząć słuchać. Dlatego chcemy, Boże, wołać do Ciebie, abyś Ty mówił do nas. Prosimy Cię, Panie, abyś mówił do nas tak, abyśmy mogli to zrozumieć. Prosimy Cię, Panie, aby nasze serca były otwarte na Twoją mowę, na to, co chcesz do nas powiedzieć. Nie tylko to, co chcemy usłyszeć, ale przede wszystkim to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Możemy zapętlić się w całym goszczu dźwięków, w tym całym hałasie, zgiełku. Tyle ludzi ciągle mówi, mówi. To, co nas otacza, bywa tak przytłaczające, że nie słyszymy własnych myśli. Musimy odejść na bok, aby zastanowić się, co tak naprawdę myślimy, co się w naszym życiu dzieje. A teraz chcemy, Panie, i wierzymy w to mocno, że właśnie teraz Ty chcesz nam coś ważnego powiedzieć. Przecież nas znasz, wiesz, kim jesteśmy, wiesz, co przeżywamy, wiesz, jakie mamy pytania. Chcę mieć te pytania zadać. Powiedz, Panu, czego nie rozumiesz, co dla Ciebie jest trudne. Zadaj w bardzo prosty sposób Bogu pytanie. Może są takie pytania, które gdzieś nosimy głęboko w sercu, bo przestaliśmy wierzyć, że Bóg nam kiedykolwiek na nie odpowie. Przestaliśmy wierzyć, że odpowiedź jest możliwa.
mów do Boga. Panie, Ty mów teraz do mnie, bo ja chcę Ciebie słuchać. Niech Twoje słowo, Panie, przychodzi do nas. Moje serce jest teraz właśnie otwarte, Boże, na Twoje słowo. Słowo, które ma moc. Ty, Panie, mówisz i się staje. Twoje słowo, Panie, jest żywe, dlatego z całą mocą wołamy, abyś mówił teraz do nas. Chcemy zostawić Tobie chwilę przestrzeni, zasłuchać się, nie spodziewając się, co powiesz, nie wkładając naszych pragnień, wyobrażeń w Twoje słowa, ale Panie, powiedz jedno słowo. Możesz to słowo odczuć jako wewnętrzne natchnienie, jako jakieś pragnienie, jako ostrzeżenie, jakie doświadczenie pewnego kierunku działania. Bóg mówi do Ciebie w Twoim sercu. Bóg mówi do mnie w moim sercu, do nas, w naszych sercach. To tam chcemy się wsłuchać, Panie, w Twój głos. Mów, Panie, bo sługa Twój jest.